To jest mój drugi Ekiden. W zeszłym roku byłam uczestnikiem, w tym roku też zajmujemy się organizacją razem z Radą Samorządu. Nie ukrywam, trochę jest rzeczy do zrobienia, ale najważniejsze, że studenci mogą się pobawić. Łącznie jest to ponad 42 km. Jest to dystans maratonu. Wszystkie AWF-y w Polsce startują w tym wydarzeniu o tym samym czasie. Jest to impreza cykliczna. No i pobijamy rekordy. Przygotowania trwały od tygodnia. Stworzyliśmy po prostu grupę na Facebooku, na której rzucaliśmy propozycje. No i padł pomysł właśnie, żeby przebrać się za Batmana i dodatkowo zrobić jedną osobę Jokerem. I tak naprawdę wszystko było dopięte dopiero wczoraj, dzisiaj o 3 nad ranem. Wszystkie stroje dopiero zostały skompletowane. No na pewno zintegrowaliśmy się całą uczelnią, wiele drużyn się poznało, tak? Możemy w końcu troszeczkę się wyluzować, przebrać w jakieś ciekawe stroje i się pobawić po prostu.